Wozy opancerzone, kawaleria i żołnierze piechoty wystąpili w inscenizacji Bitwy o Zambrów z września 1939 roku. Mamy tutaj grupy rekonstrukcyjne, jak to się mówi, z całego Podlasia, z Warszawy, ludność cywilna, wolontariusze, także jest sporo ludzi, około gdzieś 80-90, nawet może tutaj dobija do setki, bo jeszcze nie wszystkich ogarniam do tego momentu. Także impreza powinna wyjść fajnie. Są pojazdy historyczne, także są repliki czy pojazdy schlebiające do pojazdów niemieckich SDKW, stylizowane na wzór tego. Są polskie tankietki też dzisiaj. Tych tankietek normalnie nie było w bitwie o Zambrów 11 września, ale wiadomo, że to była pierwsza próba wyjścia z okrążenia 18 Dywizji Piechoty, która się nie powiodła. I 12 była bitwa pod Łętownicą. Te znane, jak to się mówi, okrążenie, gdzie właśnie w Kotle dostaliśmy znów Łupnia, a i tam tankietki były. Także te tankietki są takim jakby kropką na D. W ostatnim epizodzie wystąpią, będzie taka potyczka, jak to się mówi, pancerna, gdzie właśnie trochę dokopią Niemcom. Potem muszą jednak przegrać, jak to było historycznie. I mam nadzieję, że to spektakularnie powinno wyglądać i medialnie i powinno się ludziom spodobać. W przedsięwzięciach związanych z historią rodzinnego miasta zawsze uczestniczy Teatr Form Różnych z Zambrowa. Już jest to siódma nasz udział Teatru Form Różnych w inscenizacjach różnych, bo był i stan wojenny, bitwy o Zambrów, o Nowogród. Także staramy się brać udział. Jest to dla nas wielkie przeżycie na pewno, bo każda inscenizacja za sobą niesie różne przeżycia i na pewno zostaje to w naszej pamięci, jak gdyby to, co przeżyliśmy. Tak? No tutaj będzie dosyć tak kilka tych wątków, gdzie będziemy brać udział. Jest to taka pierwsza, większa inscenizacja. Inscenizacja historyczna przybliża przebieg wydarzeń sprzed 79 lat. Pokazują obecnemu społeczeństwu, jak wyglądało wojsko wrześniowe, jak było wyposażone. A poza tym pokazują bardzo często dobrze poprowadzone jednak bohaterstwo naszych żołnierzy. Oczywiście byliśmy na przegranej pozycji, bo gospodarka krajowa nie była w stanie dorównać gospodarce Niemiec czy Rosji, ale bohaterstwo naszych żołnierzy nie podlegało żadnej wątpliwości do tej pory. Poza okresem PRL-u, gdzie było negowane, po skończeniu PRL-u zaczęły się ukazywać prawdziwe pozycje historyczne, które mówiły o dużym bardzo bohaterstwie żołnierzy polskich. I takie ekspozycje mają duży sens, dlatego że po prostu ludzie mogą zobaczyć, jak wyglądało umundurowanie żołnierzy, jak byli wyposażeni. I no, to dużo zależy od tego, jak ta inscenizacja będzie poprowadzona. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Prezentacje związane z historią Zambrowa zawsze wspiera samorząd miasta. Myślę, że od czasu do czasu trzeba przypomnieć mieszkańcom Zambrowa nie tylko historię, jaka się wydarzyła w 1939 roku w wrześniu między 11 a 12 września w Zambrowie. Między innymi zaprosiliśmy osoby, które dbają o to, żeby dbać o pamięć naszych rodaków. I dlatego też ta inscenizacja, która widać też dzisiaj się cieszy dużym powodzeniem. Trzeba powiedzieć, że oprócz grupy rekonstruktorów w ilości 100 osób biorą udział też mieszkańcy Zambrowa, bardzo aktywnie Teatr Form Różnych w ilości około 50 osób. Dlatego też myślę, że będzie to ciekawe, wspaniałe widowisko, które z chęcią wszyscy zobaczą. Walki o Zambrów, zdobycie miasta, a także żołnierze 71. Pułku Piechoty. Wszystko zostało odtworzone w czasie inscenizacji. Thank you.
i scenizację oglądało wielu mieszkańców Zambrowa oraz gości przyjezdnych.